W Jaworznie ponad 100 rodzin zastępczych zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice z różnych powodów nie mogą samodzielnie zapewnić im odpowiednich warunków. Jednak w naszym mieście, tak jak w całej Polsce, ciągle brakuje osób, które chciałyby podjąć się takiego zadania. Niestety nie mamy kandydatów. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje nowych kandydatów na rodziców zastępczych. Każdy, kto poczuje w sobie gotowość do wspierania dzieci, które pozbawione są właściwej opieki rodziców, nie mają zapewnionej potrzeby i poczucia bezpieczeństwa, mogą liczyć na wsparcie ośrodka, na poradę, na rozwiewanie wątpliwości, na szerokie wsparcie koordynatorów. Jedną z rodzin, która od kilkunastu lat pomaga dzieciom w trudnej sytuacji, jest małżeństwo państwo Jacek i Renata Myślińscy. Przede wszystkim na zajmowaniu się dziećmi, chodzeniu do sądów, po lekarzach, po specjalistach, no wszystko to, co się robi przy dzieciach. Takiego najważniejszego, prawda? Szkoła, przedszkole, wywiadówki. W ich domu, odkąd prowadzą pogotowie rodzinne, pojawiło się kilkadziesiąt dzieci. Prawie 60 dzieci. To już dużo. Czasami już zapominam nawet imion tych dzieci. Mówię, dobrze sobie w głowie tam przypomnieć, jak one miały na imię. Dzieci kierowane są pod ich opiekę, między innymi po interwencjach. W różnym wieku dzieci trafiają. Od noworodków po nastolatki. Trafiają ze szpitala, jest postanowienie sądowe o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej czy w pogotowiu. To trafia do nas, prawda? Dzieci z interwencji, zdarzyło się przez dwa razy, że trafiły. No i w sumie to w ten sposób, czy dziecko jakieś, gdzie MOPS ma umieścić gdzieś, a u nas jest miejsce. Jak podkreślają, w ich pracy bywają trudne momenty, jednak świadomość, że dzięki ich opiece dziecko może mieć zapewnioną lepszą przyszłość, dodaje im skrzydeł. Są sytuacje traumatyczne, kiedy, prawda, oddajemy jakieś dziecko, z którym jesteśmy związani, no i tego już się nie da opisać, bo to jest po prostu ból. Natomiast to, że znajdujemy jakąś rodzinę zastępczą czy adopcyjną, prawda, no to jest to radość. Potem mamy kontakty z tą rodziną, widzimy, jak te dzieci wzrastają, jak się udało, jakie te rodziny są szczęśliwe i to jest fajne. To jest wspaniałe właśnie. Celem MOPS-u jest przede wszystkim dobro dzieci oraz pomoc rodzicom biologicznym w uporaniu się z życiowymi trudnościami, tak aby mogli oni sprawować opiekę nad swoimi dziećmi. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy taka rodzina, mimo pomocy, nie podejmuje działań, aby poprawić swoją sytuację. Celem tej opieki zastępczej jest uregulowanie sytuacji prawnej dzieci, co znaczy powrót pod opiekę rodziców, a jeżeli rodzicom nie uda się podnieść, że tak powiem, następuje pozbawienie władzy rodzicielskiej i rozpoczynamy proces adopcyjny. W przypadku rodzin zastępczych opieka nad dziećmi sprawowana jest czasowo. Osoby, które zdecydują się na bycie rodziną zastępczą, mogą liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. Pracownicy działu odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania, rozwieją wszelkie wątpliwości. Zachęcamy. Pomagajcie Państwo dzieciakom. Jednak aby podjąć się takiego zadania, należy spełnić odpowiednie kryteria. Rodziną zastępczą może być małżeństwo, bądź też osoba nie pozostająca w związku z małżeńskim. Musi spełniać kryteria wymienione w artykule 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wymieniłam tę ustawę, ponieważ to jest taka nasza Biblia dotycząca rodzicielstwa zastępczego. W niej są uregulowane wszelkie kwestie dotyczące rodzinnej opieki zastępczej. Państwo myślińscy, którzy zdecydowali się na bycie rodziną zastępczą po programie telewizyjnym oraz pracownicy MOPS z działu pieczy zastępczej, zachęcają do zostania rodzicami zastępczymi, bo przecież uśmiech na twarzy dziecka to coś wyjątkowego.